Witam kolegów hodowców. Mamy niedzielę wieczorem. Szykuję tu właśnie wysyłkę gołąbków do kolegi, który je sobie zamówił na rozpód. Tutaj pierwszy samczyk był tam na filmiku jako pierwszy pokazany. Zaprezentuję Wam tu, jak wyglądają te gołąbki. Kolega sobie zamówił 3 parki, więc jutro do niego te gołąbki zostaną wysłane. Tu pierwszy rudy. Niektórzy błędnie mówią o nim, o tych moich rudych. Pytają, czy mam Ramzesy. To są moje rude. I nie wiem, czemu jedni pytają mówią w ten sposób. W każdym razie tu jest pierwszy samczyk. Zaraz pokażę do niego samiczkę. Jest to rudy razy sztol. O, widać, tak się prezentuje. Bardzo ładnie się wychował. Także tutaj wysyłam koledze gołąbki. Jeśli ktoś, kilka właśnie, mam takich starszych, młodych teraz, te idą do kolegi. Jakby ktoś był zainteresowany jakimiś młotkami, to można przedzwonić. 513 812 854 kontakt. No, kolejne młode tam pojedyncze rosną. Nie ma ich dużo, bo to nie są teraz naraz. Więcej młodych będzie początkiem kwietnia, bo zostały sparowane gołębie lotowe i reszta rozpłodu, a tu po prostu kilka gołębi z moich cel indywidualnych, chociaż powiem, nie były zamykane indywidualnie, tylko je powypuszczałem, bo nie za bardzo to jakby się udawało. Nie wiem, tu kupę zrobił taką malutką. O, także tak wygląda i zaraz pokażę następne. Tutaj mam przygotowaną skrzynkę. I zaraz tutaj rudzielec. Będzie rudy. No i zaraz jego kotowarzystwo. No i tutaj mamy następnego młodego. Samiczkę do tego rudzielca. Samiczka z linii sztoli Iwan Lunów. Także zaraz zresztą obróć się. Samiczka. O, tak wygląda. Piękna pstra. Także do tego samczyka. Mam nadzieję, że kolega będzie miał fajną parkę i będzie z tych gołąbków w przyszłości zadowolony. Pakujemy dalej, bo późna już godzina. Idź. Tak się razem prezentują. O, i tutaj jest kolejny młody. Ładne oko tu będzie. Glazerek. O, glazer, bo to jest z tej rodziny szaleńców. Także tutaj dwa wnuki szaleńca koledze wyślę. No i mam nadzieję, że po prostu z tymi, że te gołębie wtedy ostatnio najlepiej się u mnie sprawują. Zresztą tu widać po wynikach, super wyniki osiągają. Bardzo szybkie są to ptaki. Wiele czołowych konkursów. Na przykład samiczka, o, drugi, czwarty, piąty. To jest ciocia. 15 kuzyn jakby tego młódka, to 15 na wystawie ogólnopolskiej. Tu kolejna, pierwszy, dwa razy pierwszy konkurs. Pierwszy na 8500. Tutaj stara, drugi, trzeci, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, trzynasty, szesnasty, osiemnasty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty szósty. Także to jest ta rodzina tych gołębi. Zaraz pokażę drugiego z gniazda. Tutaj idzie do towarzystwa. I tu drugi z gniazda. Gniaździaczek. Mam nadzieję tylko, że w miarę mi się udało powybierać
Parki, bo to przy młodych nie jest takie oczywiste. Też będzie glazer, czyli no, a tu akurat z tej rodziny, jak widać, o, są glazery. Dzięki tym gołębiom bardzo dobre wyniki udało mi się osiągać przez ostatnie lata. O, tak wyglądają. Można sobie zobaczyć. No a tu jest. Chociaż to nie musi być glazer, bo może tak się tylko wydawać. No w każdym razie tu jest, o, tak się prezentuje. Samczyk. Młode się ładnie odchowały. I tutaj mam nadzieję, że kolega, że uda się te trzy parki złożyć, że wyjdą trzy parki i że w przyszłości kolega będzie się miał czym pochwalić, jak te gołąbki się spisały, bo on bierze je do rozpłodu. Nie będą latać chyba na lotach, chyba będą do rozpłodu, bo zaczyna hodowlę i chciał coś na początek hodowli, także tu ma, myślę, fajne, z tego co najlepsze na moim gołębniku. Idziesz do towarzystwa i na koniec jeszcze, o, i tu następna, tu jest samiczka do, o, do tych samczyków. Powiem tyle, że to jest linia 901, linia 901 i o, także taką kropką 901 to super, super gołąbki na mojej hodowli. Także taka ładna, bardzo zgrabna samiczka do jednego z tych niebieskich szaleńców. A o, jeśli chodzi o ojca, to powiem tak, jak on nie był lotowany oczywiście, bo to jest gołąbek z rozpłodu, ale jego siostra zrobiła mi jako roczna 10 konkursów, także no super takiej pary też rozpłodowej. Fajny taki samiec, więc mam nadzieję, że kolega będzie zadowolony. Tak ten młody wygląda. Zresztą do tego się nie wejdzie, bo gdybyśmy byli prorokami, co będzie super, no to byśmy nie chowali tyle gołębi, ale bardzo dobre pochodzenie, bardzo fajna budowa. Taka fajna, zgrabna samiczka. Naprawdę super się trzyma w ręce. O, można zobaczyć, jakie kupy tu zrobiły na świeżo. O, tu można zobaczyć, jaką, o, można zobaczyć tutaj, jaką kupę zrobiły. Tak wygląda kupa. Także widać, że gołąbki są zdrowe. I ostatnie maleństwo. O, to jest typowa grytka. Pewna samiczka. Taka mała strzyga. Piękne oko tu będzie. Nie pokazuje. Pokażę oczko. Także o, tak się prezentuje. Także to jest też do drugiego niebieskiego. Także kolega tu dostał i szaleńca. Ostatnio super te gołębie u mnie latają. Zresztą właśnie na tym gołębniku indywidualnego parowania tam sporo jest szaleńca właśnie, czy dzieci, czy wnuków. Jest też tam imbret szaleńca. Akurat tam też te młode pokazywałem nawet jak rosną. Także dlatego, no co się sprawdza, to z tego się hoduje. Gryty też super ptaki, przede wszystkim twarde i na dłuższy dystans. Fajnie się spisują, też taka bazowa para, po której dużo fajnych gołębi już odchowałem. Także tu koledze wybrałem trzy pary. Może na razie nie ma jakby dużego wyboru, bo tych młodych nie jest dużo, żeby na wybierać, ale praktycznie każdy młody, który teraz jest wychowany, jest bardzo dobrego materiału. No specjalnie właśnie były puszczone i tak sparowane.
No więc mam nadzieję, że kolega będzie zadowolony i tutaj te młotki, które pokazywałem tam na filmiku, no, cieszą się dużym zainteresowaniem, bo było dużo telefonów od kolegów, koleżanek. Przy okazji też chcę podziękować za subskrypcję, za to, że oglądacie mój kanał. Na bieżąco też pokazuję, co się dzieje, więc jak wysyłam gołąbki, to też to pokazuję. Praktycznie jeden dzień i młotki były już zamówione. Te, które tam zaprezentowałem. Także cieszą się dużym zainteresowaniem te gołąbki. No tutaj, jak pokazywałem, wyniki widać. To jest rodzina tego mojego szaleńca. Tu wyniki, jakie osiągają. No i tyle, powoli kończymy pakować. I tutaj idą do kolegi. Zaraz jeszcze przygotujemy karty własności. Na razie jeszcze bez rodowodów, bo nie udało mi się wprowadzić do programu. Chociaż mam zakupiony, tu akurat w tej paczce przyszedł ten program z firmy Columbex. Ale to no, opiszę z tyłu kart koledze te gołębie. Mam nadzieję, że no, jak widać, ładne mutki. Tak wyciągam karty i zobaczcie, jaki bubel. Zamiast karty pusta biała kartka, nie ma jednego numeru, akurat nie od tych młodych, ale brak jednego numeru. No, dużo było narzekań na te karty i tak przypadkiem teraz, no bo przecież nikt nie przekłada kart po wzięciu obrączek, a tu taki wypadek. Także, ale na szczęście karty do tych młodych są. Także ja już kończę. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania kanału. Kontakt 513 812 854. Jutro te gołąbki, w poniedziałek zostaną wysłane do kolegi, we wtorek będą, poczta 24 godziny dostarcza. Też część hodowców mnie pyta, czy kolegów, jak z tym dostawą gołębi. Wysyła się i w niecałe 24 godziny, no powiedzmy jedna doba, na drugi dzień do wieczora. W 90% przypadkach gołąbki docierają, więc nie ma z tym problemu, żeby wysłać pocztą. No więc tak to wygląda. Ja muszę wysyłkę, też się im nic nie stanie, bo jutro rano już pójdą na pocztę. Dzisiaj, no właściwie już jest jutro. Właściwie dzisiaj już, no, taka godzina, że dzisiaj właściwie już będą. No niestety muszę je zapakować ze względu na pracę wieczorem. No i tyle. Pozdrawiam. Dobry lot. Do usłyszenia.